wydali swoje duszy, zanim ja Drugi dzień ogólnoukraińskiego spotkania kleryków odbył się pod mottem Zaufajmy Bogu jak święty Józef Bilczewski. W Wyższym Seminarium Duchownym świętego Józefa w Lwowie Brzuchowicach trwa spotkanie kleryków rzymskokatolickich z całej Ukrainy. Jest poświęcone historycznej postaci świętego Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego na początku XX wieku. W sobotę 13 maja wszyscy klerycy mieli okazję zwiedzić muzeum w Pałacu Potockich w Lwowie. Następnie było spotkanie w kurii metropolitalnej z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Po obiedzie o godzinie 15 wspólnie modlili się w katedrze lwowskiej koronką do Bożego Miłosierdzia i wysłuchali konferencji o posłudze kapłana, którą wygłosił ksiądz Mykola Leski, proboszcz w Czerwonogrodzie. O godzinie 19 seminarzyści wraz z wychowawcami wzięli udział w procesji fatimskiej w zimnej wodzie, której przewodniczył metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki.